A kuku. Dzień dobry, wieczór Państwu. O, kamerkę trzeba ustawić. Robaczki moje kochane, całkiem nowy OBS. Módlmy się. Kurczę, żeby już nie zrywał ten live. Tak, Boże, bo ja już mam dość. Ja już mam serdecznie dość. Już ustawiam, tak jak być powinno. Ojejku, jestem świeżo po prysznicu i... Jeszcze mokry trochę. Kochani, świeżo zainstalowany OBS. No, nowiuśki amerykański. I kurde, zobaczymy, co to się będzie działo. Zobaczymy. Już sobie czacik biorę na drugi monitorek. Pod kamerkę. O, robaczki moje kochane. Kamil Wiśniewski, Tomek Męziński, Dawid Gumowski, Robert Wojciechowski, siemanko, witajcie serdecznie. Tak samo Piotruś, Majder, Marek Niemuncowicz, Agusia kochana nasza, Wojciech Wega Kowalski, Rafałek, Robert Pitucha, Wataha, kurde, Dziod jeden, smarkacz zasrany, mój montażysta. Cześć wam kochani, witam was serdecznie, tak samo Piotrusia Podwórskiego, Gabriela Kubiaka, Arka Kędziorę, Dareczka, Sławomira Turka, Zbysia, kochanego Stańczyka naszego, Roberta Pituchę, Daniela Obrzanowskiego, Jastroseta, cześć, i Andrzejek jest. Witajcie. Robaczki, no jest nowy OBS zainstalowany. Przy okazji jeszcze w międzyczasie pojawiła się kolejna aktualizacja OBS-a wspierająca karty GTX i RTX na procesorach AMD. Więc no to u mnie jest taki zestaw, jest na procesorze AMD, więc zobaczymy. Co to teraz będzie się działo? Jeszcze innych ustawień streamowania używam. Powiem wam, że jak widzicie, włosy na tym zgubiłem. Świeżo się zastrzygłem, także mogę mieć jeszcze czerwony łeb, bo to ostro jadę maszynką tym. No około niemalże do zera. No i tak, duszno mi jak po tym prysznicu. Powiem wam, że łeb mnie dzisiaj cały dzień napierdzielał jak głupi, ale przeszło. Całe szczęście na live'ika naszego przeszło. Więc się mega... Bardzo się z tego powodu cieszę. Tak, robaczki. Ile mnie kosztowało za fryzjera? No ładny uśmiech do żony, że pomogła mi tam z tyłu się wygodzić, bo tu się... Ja się sam strzygę. Cześć, jak Peter, Harp, witaj. Basia, siemanko. Piotruś Bodziony, hejo. No, fotelek, aż miałem ci wysłać screena, że na 21 na 100% jest zostawiane. No, no i YouTube tak ma. Ale maczki, a powiedzcie mi, bo tam troszeczkę porozkręcałem. Rozkręcam powoli drugi kanał. Borowy kanał. No i powiedzcie mi, jak się tam na niego zapatrujecie. Ja go w tej chwili tu postaram się odpalić. Jak wam się podoba, bo widzę, że oglądacie. Ja będę się jeszcze drapał, bo pewno będę miał pewnie jeszcze małych kudełków, bo to nie idzie tego dopukać. Oj, tak. Robaczki, tak samo tu na Skrawkach Puszczy pojawił się nowy vlogasek pod tytułem Zamek Ogrodzieniec. Tak, więc polecam sobie oglądnąć, natomiast, wiecie co, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, bo widzę, że jeden dyfuzor zasłania mi drugi. Już idę, tylko kontry mi nie robi tylu nieodpowiedni, bo teraz zasłania. O! No. O, teraz będzie lepiej. Kurde, słuchawki mi się rozleciały i... O, dobra. No i tak, pełny ekran sobie włączymy. Robaczki, i tutaj nasz burowy kanał. Słuchajcie, ja się mega cieszę, bo dużo was tutaj przybyło w subskrypcjach. Jest sporo nowych osób. No i tutaj trzy ostatnio nowe vlogi były.
przez niecały tydzień się pojawiły. Kurczę, i tak jakoś powiem wam, że mega radochę mi sprawia prowadzenie tego drugiego kanału. I jest to prowadzenie tego drugiego kanału tak pod, że tak powiem, to jest dla mojej przyjemności. O, dla mojej przyjemności. Bo ja strasznie lubię robić filmiki. Lubię robić filmiki dla was. Gadać z wami w ogóle tego typu rzeczy. Nie wiem, może jakimś trochę ekshibicjonistą internetowym jestem. W każdym razie, no dlatego ruszyłem tak bardziej z tamtym drugim kanałem. No tutaj na skrawkach to by nam trochę śmietnika narobiło. Oczywiście skrawusie są skrawusiami. Tutaj jest fotograficznie. A tam bardziej taki lifestyle z życia burowego, że tak się wyrażę. No. Mam nadzieję, że się wam podoba. Już się z każdym nie przywitam, bo już was coraz więcej jest. Coraz więcej. A to widzisz, to mnie nic nie kosztuje takie strzyżenie na harpie. O, Kacperek, dobry wieczór, Kacperku. I Łukasz SG, siema. Andrzejek, siema, Andrzejku. Monisia. I Misie 73, tak próbuję wyłapać. Wasia Netczuk, siemanko. Zbysiu Lazar, hejo. No, taki kalendarz dwukanałowy. Wy wiecie, no, zrobienie vlogów i filmów fotograficznych, no, to przysparza mi trochę trudności, no, to jest troszeczkę inaczej się robi, no, muszę mieć tak zaplanowany plener, warun, muszę sobie przypominać i sam się nauczyć czy to przy tym, co chcę zrobić i co wam pokazać, jak to zrobić, jak pokazać, muszę poprosić żonę, żeby mi pomogła mnie nagrywać i tego typu rzeczy, nie? No, potem idzie to jeszcze materiał do montażysty, żeby to było ładne, bardziej profesjonalne i takie fajniejsze. Natomiast, no, tutaj na burowym kanale to sobie nagrywam z łapy, jak leci, montaż sobie robię szybki, taki niechlujny, bo wiecie, ja też nie mam tak czasu, żeby siedzieć i nad tymi filmami to montować, nie wiadomo co, a że chcę pokazywać troszeczkę takiego burowego dnia, i trochę jak jakieś mojej pracy i moich zajęć, to wiecie, postawię kamerkę, włączę nagrywanie i tyle, potem co najwyżej tylko łutnę, początek, koniec, jak podchodzę tam, wyłączam ją bez jakichś widziwień, bez kminienia nad kadrem, bez tego typu rzeczy, po prostu tylko nagrać coś tam do kamerki, powiedzieć co robię i tyle, no i potem jakiś montaż, nie? No ale że na tej karcie się cudownie montuje i przy tym procesorze, to ten montaż to idzie mi bajecznie szybciutko, nawet rendering, kurczę, idzie szybciutko, także nie mam co tutaj narzekać. A jeszcze, co do dzisiejszego fotogarażu, to oczywiście robimy sobie, kochani, ja już odpalę sobie Lightrooma, robimy drugą część tych... drugą część obróbki zdjęć lasu. Także nawet nie pobieram nowych zdjęć, które są, od razu mówię, bo mamy parę zdjęć do obróbki na dzisiaj, które nie zdążyłem zrobić ostatnio. I tak licząc, że... Kurde... zasrany OBS już nie będzie zasrany, to będzie dobrze. Ja, widzicie, z powrotem włączyłem donaty. Zostały naprawione. Przynajmniej dostałem taką informację, że zostały naprawione, a to, co tam ostatnio żeście przesyłali i zaginęło, zostało do mnie zwrócone, także nie ma problemu. Nawet widzę, 3 osoby mi przysłały potwierdzenia. Bardzo serdecznie dziękuję, że robiły wpłatę, a ta nie doszła do mnie. W sensie nie wyświetliła się tutaj. Jak się okazało, to nie było, znaczy 3 osoby wysłały potwierdzenie, ale jak się okazało, to od 5 osób nie było wpłat. Także tutaj już samego Tipeo zadziałali i to pobrali, mi wszystko zwrócili, także luzik. No. Panie, to nie tylko 3, panie, to jest więcej mam statywów jak 3. U mnie jest statywowy pierdolnik. No. Tu stoi tak. Jakiś stary Vanguard, nazwy nie powiem, modelu. Sherpa 600 R Velbona, ten KNF najnowszy. I tam z tyłu jest jeszcze Lumix na Vesta karbonowej. Kurczę, też zapomniałem, jak ona się nazywa. TB204 CB. A tutaj na potężnym statywie
na potężnym statywie pod kamery filmowe jest prowadzenie do astrofotografii. No, jeszcze ze dwa statywy leżą tu na ziemi, jeszcze ze dwa są w graciarni, którą wam pokazywałem. Czy ta graciarnia to jest nasza garderoba, ale jako, że gratów na razie nie mamy gdzie trzymać, to w tej garderobie tam trzymamy jeszcze. To taka graciarnia, garderoba. Stryszek. No i. No, statywów nie jest sporo. Spokojnie, Piotruś, będą i łapki. Tu widzę 35 jest łapek, także nie jest tak mało jak na początek. Bardzo dziękuję. 76 osób. Powoli sobie dochodzicie. Ja oczywiście nerwowo zerkam cały czas na OBS-a, co się dzieje. Tutaj mamy... Aha, tutaj jest timelapse robiłem, a tutaj będą nasze zdjęcia do obróbki. I zostały nam tak. Została nam taka fotografia Rafała, nie Rafała, Michała. Tu jest Rafała. Taka fotografia Andrzejka, taka fotografia Kacpra, ja już kiedyś ją chyba robiłem. Taka fotografia Wojsona, taka fotografia i jeszcze Arka Salika, taka fotografia. Także to bym chciał, żebyśmy dzisiaj sobie skończyli ten temat lasu, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęciów. No, troszkę poprzestawiłem te widgety od tych donate'ów, zegar, pogodę. Myślę, że teraz jest fajnie, chociaż widzę, że pogoda to się totalnie przesunęła. Halo, pani pogodo. Halo, szklana pogoda, co się z panią stało? Proszę mi dać chwilkę, ja muszę panią pogodę naprawić, bo coś się pani pogoda zepsuła. A. Okej, okay, teraz powinno być w porządku. No. No i będziemy widzieć, co z tym Lightroomem się będzie działo. Nie, znaczy tam w tej chwili jest tutaj mały telewizorek, stoi, po prostu nie mam, pasuje mi trzeci monitor, bo tutaj mam komputer jeszcze jeden, no i siódemce zrobiony, to mam do produkcji muzycznej, że tak powiem, a to z tyłu to czarne, to jest ekran dźwiękochłonny, no tak, można tak powiedzieć, wytłumiejąc, no. Tak, na boso łażę, wiesz czemu? Bo świeżo umyłem nóżki, a zauważyłem, że kapciuszki mi zakwitły. I nie mam kapciuszków, i kapciuszki wylądowały w pralce i nie mam co ubrać, bo cała procedura mycia, skrobania nóżek poszłaby na marne, gdybym ubrał te zakiśnięte kapciuszki. No. Życie kierwa, nie? Chłopem jestem. No. Dobry wieczór, Robert, dobry wieczór. O, Paweł Jaginalski, siema, Pawełku. A co, Oleńka, Oleńka, no co, szanowna pani Aleksandro Wuka. Moja mama ma na imię Aleksandra, a od zawsze na nią mówi Oluś. Łoluś, o, Łoluś nawet. Jak nie będę głośno krzyczał, to łapek nie będzie. No na razie nie marudzę. 47 polubień, 83 osoby, 89 osób na live'ie. Także, słuchajcie, ja będę krzyczał o łapki, jak już zacznę coś robić. No, też nie wymagam, żeby od razu tutaj łapkować, jak jeszcze ani jednego zdjęcia nie obrobił, nie? No, co najwyżej w tej chwili mogę grzecznie i delikatnie przypomnieć, że możecie tutaj dokarmić moje ego, ale to bardziej nie chodzi o moje ego, a o algorytmy YouTube'owe, ów, łapką. No. No i mega jestem ciekawy, czy to będzie dzisiaj zrywać, czy nie. Powiem wam, że... Kurde. Osiwieć idzie. Zresztą co widać, moja broda już jest coraz bardziej siwa. Ale fajnie, że nie siwieje mi gdzieś z boku jeden pasek, czy coś, tylko tak... Tutaj po środku idzie. Od tego się zaczyna. No.
Andrzejku, na pewno się w tym roku spikniemy. Panie. No. Cześć, Henry, witaj. I kolejna Agusia. Siemanko, Aguniu. Również Aga G. Kurde. Tylko jedna jest zielona, druga jest biała na czacie. Dawaj, Piotruś, co tam za pytanko masz? Piotruś, no kurwa, jestem. Patrzę, bo na tym do mnie wypisują na Messengerze. ...92 osoby, bardzo serdecznie wszystkich witam. Kochani, dobrze, to ja blokuję tutaj. Blokuję sobie czacik i przechodzę do łobróbki. Co by tu zrobić? Nie za łatwe zdjęcie. Nie za łatwe zdjęcie. 1/4 sekundy, przysłona 7.1, ISO 100. Myślę, co by można było tutaj z tym zrobić. No tak, a może też tak na bajkowo, od razu nawalę tych filtrów więcej, bo nie zobaczymy z tym Lightroomem, co się dzieje. No. To jest tak, Michał, ekspozycyjnie no można było troszeczkę mniej tutaj jeszcze naświetlić. Smolistych czerni nie masz, tu jeszcze ten histogram można było przesunąć do lewej, tak żeby tutaj no, nie spalić tego nieba. Jest troszeczkę spalone to niebo i no, z nim wiele tutaj nie zrobimy, jeżeli o to chodzi. Ale dobra, zrobimy tak, że tutaj ściągnę sobie światełek na całości, wyjdę sobie z cienia, teraz wyjdę troszeczkę na ekspozycji. OK, dodam bieli. Niedużo, bo jednak mamy trochę tych przepaleń. No, smoliste czerni nam tutaj wychodzą nawet sporo, więc matryca nie ma tu jakiejś bardzo dużej rozpiętości tonalnej, ale jest w porządku. Zobaczmy teksturą, co by się porobiło, jakbym tutaj dorzucił. Dobra, tekstury można troszkę więcej dorzucić, natomiast no tylko delikatnie przejadę clarity. Mniej clarity tutaj, więcej clarity, czyli przejrzystości damy na samym drzewie. No ale dodajmy teraz troszkę dehaze'a. Dobra, i jeszcze teraz barwy. OK. Zdjęcie chcę zrobić na ciepło, więc będziemy robić na ciepło. I kochani, wiem tutaj, Piotruś, mnie wywołujesz bardzo dobrze, ale pamiętajcie, że jak obrabiam, to nie odnoszę się tak do czatu, dopiero na czacie będę siedział, jak obrobię zdjęcie. OK. Dajmy jeszcze troszeczkę tutaj od razu kontrastu. I na razie myślę, tak tutaj nam to wystarczy. Może troszkę mniej jaskrawości. OK, żeby też tak trochę delikatnie było. No i chcę mieć to na pewno ciepłe. Więc podjadę sobie takie 5250 kelwinów. Jest zbyt dużo karmazynów. Tych sobie ujmę. Ujmę ich sporo, natomiast dodam ich na światła, które będę zaraz separował. Najpierw chciałbym wyseparować sobie niebo. Zobaczmy, czy no on udaje mu się tutaj to niebo wyseparować. No coś tam załapał, ale łącznie z tymi gałęziami tutaj. Co niezbyt mnie cieszy, więc ja sobie pozwolę tutaj teraz tej maski wziąć substrakt, pędzelek, niech będzie włączona automaska i wymalować to zaznaczenie tych konarów, które mi tutaj zrobił łącznie z niebem. Jeszcze tu trochę wyłapu i tam z tyłu, tu i tu. Tamte drobne sobie mogą pozostać, natomiast to te większe to trzeba to wydupceć. No, okej. Okay. Nieco sobie to ochłodzę tam delikatnie i jeszcze trochę ściągnę na światełkach. Tak, no. Wiem, przy szarugę robię, ale wolę tak, niż żeby było tam spalenie. Dobra. To teraz, kochani, zaznaczymy sobie niebo. Żeby odwrócić maskę, chcę mieć dół.
Tylko oczywiście tutaj muszę teraz dodać, bo on mi za dużo pozaznaczał. Oczywiście tak jak zaznaczał to niebo, to też zaznaczył z tym. Więc wezmę sobie dodaj, wezmę pędzel. I podobnie tak jak robiłem przedtem. Domaluję sobie tutaj część gałęzi. Które przedtem szanowny pan program też zaliczył do nieba. Te już tu potrzebuję, więc już sobie je oznaczam. Troszkę większy pędzelek. Ok. Będę marudził. Nie wiem, jakieś braki magnezu mam czy co, bo mi tak mi oko dzisiaj skacze. Jest mega irytujące to. Jeszcze tam ta gałązka. Ok, dobrze. No i dobrze. Kochani, od razu zduplikuję sobie to, co zrobiłem na później. Więc duplikuj maskę numer 2. I tutaj sobie wyciągnę z tego światełeczka. Weźmy tutaj zakres luminacji i właśnie chcę o takie oświetlenia na tym zdjęciu, na tych gałęziach, bo chcę tutaj wymalować światło. Czy ja nie będę go sztucznie tworzył, malował. Ja go sztucznie wytworzę z tego, które jest na miejscu. O! Te, które na zdjęciu istnieje. Po prostu modyfikując tutaj to mocno, nie? I tutaj sobie ocieplam. Dodaję sobie właśnie tutaj karmazynów. Na tym ociepleniu. Tutaj sobie dodam jeszcze troszkę bieli. I jeszcze sobie wyjdę ze światełek. O. Zrobię tak. Może troszkę za dużo ociepiłem, ale niech sobie będzie. Przepraszam. Włosek w gębie. Po strzyżeniu. Dobrze, i to tutaj mam jedno tak ogarnięte, nie? Tutaj te światełka. Jeszcze tak jedzie. Kurde, wlazł mi między zęby. Przepraszam. No, chyba lepiej. No. Na czym ja to skończyłem? Dobrze, to tutaj mamy tak. Teraz tak, chciałbym tutaj wprowadzić sobie stamtąd idący promień światła. I ten promień światła będzie mi świecił na tą konar. Tutaj, na ten pień, tutaj mniej więcej w tym miejscu. Ale troszkę na ten konar w tym miejscu, ale tam dalej przechodził już poza tym konarem. Więc no troszeczkę będzie malowania takiego. Ale ogarniemy sobie sytuację. Dobra, tą drugą maskę na razie sobie trzymam. O tą, co sobie zrobiłem. Teraz sobie dodam po prostu gradient. O, owalny, będzie mi on szedł stamtąd. Oj, taki nawet ciut dłuższy niech sobie będzie, o. Będzie sobie szedł stamtąd i to będzie nasze światełko tutaj. Okej. Okay. Przepraszam. I tutaj sobie przy tym, może nawet tak zrobię tutaj bardziej w tą stronę, przesunę i jeszcze tak, i jeszcze troszeczkę rozszerzę sobie. O, coś takiego, dobrze. I tutaj zmniejszę sobie kontrastu w tym miejscu. Zmniejszę decayza, właśnie wprowadzając taki delikatny promień, po prostu wprowadzając większe zamglenie, nie? I robimy takie wrażenie promienia, utraty kontrastu na rozświetlonym powietrzu, na rozświetlonych pyłach w powietrzu, które są rozświetlone od tyłu i wtedy taki kontrast jest tracony. Dorzucę też tutaj, o, ciepełka więcej, troszkę karmazynu, ale ciepełka sobie więcej dorzucę. Pyk. Jeszcze troszkę mniej kontrastu. Tutaj wyjdę sobie właśnie troszkę na światłach i dodam sobie nieco jeszcze tutaj bieli. No dobrze, jest coś takiego właśnie, co chciałem tutaj uzyskać. Teraz włączę sobie jeszcze tutaj podgląd tej maski i teraz sobie wezmę substrakt, wezmę pędzel. O. I usunę to, co mówiłem, że chcę usunąć. Tam niech sobie idzie, ale po tych gałęziach tu mi nie ma nie iść. Tak samo tu po tej ma nie iść. To światło ma iść za nią. Mniejszy pędzelek ma iść za nią. No i tutaj już zmniejszę sobie gęstość i to sporo.
O, i tutaj ma się blendować po prostu. Ma się nieco blendować od spodu. Tak samo tutaj ma się nieco zblendować, więc tutaj z tego miejsca usuwam. I tutaj troszeczkę też usunę. O, ma iść tam i tutaj, a tutaj już ma drzewo wchodzić w cień. Więc sobie w tym miejscu tutaj to pyk. Tu na 100% i jeszcze popraweczki. Tak, jeszcze tu troszkę, tu jeszcze. O, dobra, tak niech sobie przechodzi. Myślę, że tu jeszcze mogę troszkę mocniej to dorobić. Dobra, skopiuję sobie jeszcze ustawienie tej warstwy. Znaczy tą warstwę. Duplikuj maskę numer 3. O. Tu oczywiście wyłączę sobie podgląd. Tu jest ta duplikacja, że tak powiem. Wyzeruję sobie wszystko to, co tu zrobiłem na tej duplikacji. Ok. No i tym dehazem jeszcze wyzeruję. Teraz na tym sobie wyseparuję światła. Jeszcze dodatkowo. Takie ostrzejsze chcę mieć. Tylko czerwony mnie irytuje. Ja może sobie włączę w tej chwili zielony, będę lepiej widział. W sensie maskę na zielono. O, żeby teraz tylko podbić sobie oświetlenia. Te co jaśniejsze, prawda? I tutaj sobie zwiększę przejrzystości. Tu jeszcze sobie to ocieplę z nutą karmazynu. Widzę na światełkach, dodam nieco bieli. Dobra. No i zobaczę sobie w tej chwili, jaka jest różnica na zdjęciu. Wiem, jeszcze tutaj brakuje, bo teraz jest zbyt różowo, zbyt czerwonawo. Jeszcze brakuje tutaj tej szarości, która występowała na tym drzewie. Spokojnie, zaraz będziemy ją tutaj robić. Dobra, jeszcze co bym zrobił, powracając sobie do tej maski, do tej o, to tutaj bym sobie jeszcze podbił na saturacji. To tak dość mocno sobie podbiję w tym miejscu. Dobrze, natomiast na całości troszeczkę sobie ściągnę. Ów saturacji. Dobra, teraz idę do tej maski, którą sobie wcześniej skopiowałem. To była kopia, która? Ta kopia, tak? Tak, ta kopia. I na tej kopii wyseparuję sobie cienie. O, nawet niech to będą takie cienie. I tutaj sobie właśnie ochładzam, żeby powrócić na tym balansie też do tych szarości właśnie. Do tych szarości, do tej lepszej naturalności. Troszeczkę może ujmę karmazynów, ale jeszcze tutaj sobie to ochłodzę. O, właśnie troszkę w ten deseń. Dobra. I tutaj sobie też zwiększę kontrastu. Troszeczkę zwiększę kontrastu. I nawet obniżę delikatnie na cieniach. Dobrze. Powrócę sobie jeszcze tutaj modyfikując do tych światełek. Troszeczkę one są zbyt ciepławe, więc je nieco zmodyfikuję. A tu bym chciał, żeby było mocniej. Dobrze. I teraz zrobię sobie jeszcze tutaj winietę kierunkującą światło. Dodatkowo, którą puszczę tak, tu ładnie pod kątem, mniej więcej takim kątem jak ten promyczek nasz szedł. Niech będzie tak. Aj, trzymasz. Zmniejszę wtapianie na jakieś 70. Odwrócę oczywiście, by działało po zewnątrz, i tutaj dowalam kontrastem i zmniejszam na ekspozycji. Tworząc właśnie klimat, do jakiego chciałem dojść. Oj, jeszcze co mi tutaj pasuje, to brakuje mi świateł. Jeszcze takie podbicia świateł. Więc dodatkowo tutaj na tym zdjęciu sobie pozwolę zaznaczyć filtr linearny. Przeciągnę go o tak.
Tutaj z tego filtra wezmę substrat niebo. Usuniemy niebo. Dobrze. I tutaj sobie jeszcze raz wyseparuję światło na całości. Jeszcze takie co mocniejsze. O, niech będą te. I tutaj sobie jeszcze dobiję na bieli troszeczkę i nawet powrócę na się ze światełkami. Troszkę. O, okej. Dobra. I tak jak mówiłem, jeszcze tutaj chcę to na samym drzewie sobie coś zrobić, więc wezmę pędzel. Dowalam tutaj tych masek, żeby, wiecie, tak jak wam mówiłem, obciążyć tego Lightrooma. Może inaczej. Usunę tą maskę, a wezmę, zaznacz obiekt. I zaznaczymy ów nasze drzewo. Jeszcze tak. Zobaczymy, czy nam zaznaczy i jak zaznaczy. No nie zaznaczył wszystkiego. To dobra, to dodam sobie do tej maski pędzelkiem. O. Dorzucę sobie tu pędzelkiem. A co? Kto mi tam kierwa zabroni? Tu i tu. Troszkę jeszcze tu. I tu. A jeszcze można tu nieco. Dobrze. No i teraz co ja chciałem zrobić na tym zaznaczeniu. Na tym zaznaczeniu jeszcze tutaj chcę zwiększyć sobie przejrzystości. Dodać tutaj troszeczkę jeszcze tekstury. Nieco odejmę sobie dehaze'a. Nieco odejmę sobie jeszcze tutaj karmazynu. A dorzucę sobie minimalnie ciepła. Opsa i może troszeczkę wyjdę z cieni. O, dobra, tyle. No i dobra. Tu troszeczkę teraz czerni wpuśćmy, więcej. Powrócę sobie do tej winiety, tej kierunkującej. Czy to była ta? Nie, to była ta. I na niej jeszcze na ekspozycji sobie tutaj z zewnątrz ściągnę, nawet może światełka cieniami też troszeczkę. Natomiast no podbiję na światłach i na bieli, żeby nie pozabijać, wiecie, nie przyciemnić bardziej cienie i półcienie, a nie same światła. Miejsca oświetlone. Dobrze. Tutaj bym chciał sobie zrobić delikatną krzywą. Nie będę tu na niej podnosił, ale bardzo delikatną eseczkę, troszkę mniej tych czerni. Okej. Kontrastujemy barwy. Zielony pod zielony, żółty troszkę w tą stronę, pomarańcz troszkę w tą, czerwień troszkę w tą. Okej, nieco zmniejszę sobie saturację zielonego, natomiast troszeczkę rozjaśnię sobie zielony i rozjaśnię też kolor żółty. Ok, zrobię borowy podział odcieni. No. Balansem nieco tu. I teraz jeszcze troszeczkę czerwienią. Myślę, że podjadę sobie na prawo. Zielenią nieco na lewo i nieco na lewo bardzo delikatnie niebieskim. I tak wymordowałem to zdjęcie. Tak podszedłem do tematu. No, coś mi tu jeszcze brakuje. Jeszcze troszkę jest zbyt dużo kontrastu. Można by było delikatnie to jeszcze na kontraście sobie ściągnąć. Może
odjąć na jaskrawości, dodać na saturacji. O właśnie. W ten sposób nieco wyjdę z cienia i troszkę mniej dehaze'a. A przejrzystości nawet na całości dam delikatnie na minus. O. I tak sobie to zostawię. Dobra, zaczął siódemeczką i zaraz zdjęcie Rafała, które będę w podobny sposób gryzł. Podobny sposób, ale na razie czacik. Gdzie ja to się pogubiłem? Pytanie techniczne, jak żeby zdjęcie było czarno-białe bez domieszki innego koloru? Po prostu, jak otwierasz sobie zdjęcie, robisz sobie zdjęcie. Kuźwa! Da Vinci włączyłem zamiast zmaksymalizować Lightrooma. No to chwilka, niech się Da Vinci włączy. Zamkniemy Da Vinci. Po prostu. A nie to. Robisz zdjęcie czarno-białe. Ale nie ustawiasz czarno-biały sobie na przykład gdzieś. Znaczy, możesz ustawić sobie tutaj. Nie? Dać sobie profil czarno-biały, monochromatyczny. I to będzie w porządku, jak najbardziej przejdzie. Tak samo możesz sobie ściągnąć po prostu barwy w ten sposób. A, no fajnie, kamery nie przełączyłem. Więc dobra, od nowa. Patrz, masz zdjęcie. Możesz sobie ściągnąć barwy w ten sposób, z tego zdjęcia. Możesz też sobie włączyć profil monochromatyczny. Tylko, że zobacz, tutaj ten profil już od razu tam inne kontrasty i tego typu rzeczy wali, nie? Robi. To jest to. Ważne jest, żeby chociażby nawet jak w Photoshopie odpalić zdjęcie, żeby to zdjęcie przesłać w profilu kolorowym, a nie w czarno-białym. Ono nie będzie miało koloru, będzie czarno-białe, ale będzie lepiej wyglądało niż w samym profilu czarno-białym. Niech się włączy Photoshop, jak to dysk mój rozkręca jeden. Mam taki wolny HDD, ale on akurat jest bardzo dobry na backup. No i dobrze, no weźmy, nie wiem, jakieś zdjęcie tutaj, jedno z ostatnich, Expitera, nie? O, nie mogę go otworzyć, przełożone jest do innego katalogu. Użyj asadzonego profilu. I o. I tak, zamiast brać tutaj obraz, tryb i na przykład tutaj byś włączył skala szarości, nie? To nie. Tak nie robić. Do druku, ani do fotochemii, tylko tutaj tryb nie ruszamy. Tryb zawsze ma być 8 albo 16 bitów na kanał, spokojnie może być 8, ale zawsze skala szarości RGB, nawet nie Adobe RGB, znaczy na Chromira akurat Adobe RGB obsługuje, ale śmiało może być sRGB, te różnice są tak minimalne, że to nie jest tak widoczne. RGB, natomiast jeżeli chcesz zdjęcie czarno-białe, po prostu odejmujesz od niego barwy. I tak dajesz, tak zapisujesz, tak wysyłasz. Nie będziesz miał koloru na zdjęciu, żadnego, tylko czarny i biały, natomiast uzyskasz w ten sposób największą rozpiętość tonalną barw i cieni przy tym druku i przy... Jejku. Przy druku i przy procesie fotochemicznym. O. Cześć Michał, witaj.
No i bardzo fajnie, Angusia, no, że jesteś takie lwowe siostry bliźniaczki, kierwa klony jedne. A to w ogóle to ja mam dwie siostry i one są bliźniaczkami. Znaczy, ja się urodziłem 14 lat później, ale mam dwie siostry, które są bliźniaczkami. I to są jednojajowe klony. Czytam czacie, kochani. Radosław Walentynowicz, w tej chwili moja karta ma 12 giga pamięci. Tak, bo została zakupiona nowa na debet. I tu zbieramy na spłatę tego debetu. My się chłopaki Gabriel i Kacper rozgadały. O. No, Piotruś, no to właśnie mówię ci o przygotowaniu do druku. Jak sobie najlepiej zrobić? Aga, no trochę też tak jest. Trochę też tak jest. Albo po prostu skalibrować go w lustrze. Dlatego ja obiektywów nie kalibruję jako tako samych obiektywów. Tylko jeżeli mamy coś rozkalibrowane, to robię to w mikrokalibracji w aparacie. I wtedy mój aparat zapamiętuje sobie ustawienie do danego obiektywu, ile ma sobie przesunąć ten punkt ostrzenia, ten punkt ostrości. No. A obiektyw sam sobie jest nieruszony wtedy. Kasper, nie mów mi o Nimbo, bo u mnie cały czas Nimbo z piorunami przechodzi. Nawet, kurde, nie ma sensu aparatu wyciągać. I tak już drugi czy trzeci rok. Co wy wiecie o uderzeniu w piorunach? 30 metrów ode mnie walną, Francak. Kurwa. Pamiętam. Wracam sobie z matury. Leje jak cholera, oczywiście deszcz mi nie przeszkadza. Idę koło stadionu, przechodzę sobie i nawet idę sobie murkiem po stadionem, żeby no tak nawet nie lało na mnie. I jak pierdolnęło, kuźwa, w Jupitera, tak zegarek mnie poparzył i łańcuszek na szyi, bo się napięcie zaindukowało. Kuźwa, akurat tak szedłem i tak się patrzyłem w tego Jupitera. Przez 2 godziny na fioletowo widziałem, kurde, jedne powidoki miałem. Pokażę wam nawet, w którym to miejscu było. Także takie miałem przeżycie. Z pieronem. To jest najbliżej, co we mnie walnęło. No i raz, jak jechaliśmy na Monte Cassino w burzy, to też tak z 50 metrów od nas ze 2 razy walnęło, ale to byliśmy w samochodzie. No i zrezygnowaliśmy z tego Monte Cassino. Słuchajcie, dobra, tu jest nasz stadion. O, ja sobie tu wysiadłem, bo ja tutaj sobie mieszkałem. Wysiadłem sobie tutaj na przystaneczku. No, tu jest jeden przystanek, drugi jest tylko taki. No i sobie idę sobie tutaj. Oczywiście teraz stadion jest po remoncie, troszeczkę inaczej to wyglądało. O, tutaj mniej więcej w tym miejscu byłem, patrzę się na tego Jupitera od stadionu i kurde, jeb w niego. Kurwa. No, było przeżycie. A Jupitery nasze nie są wcale takie małe. No, te dwa są chyba 75-metrowe, one są najwyższe, nie? No, ja sobie idę tu, patrzę, tu jeb. No, także ten. No, wtedy stadion jeszcze był duży stadion, bo to jest przerobiony. Stadion był na 30 tysięcy miejsc, nie? Dwupiętrowy, tu jeszcze były skyboxy u góry. Jeszcze były dawne czasy. No. Kopnąć mnie nie kopnęło, ale mnie zaindukowało się napięcie w metalu, które miałem, nie?
a miałem wtedy, czekajcie, to był tak, kolczyk srebrny miałem w uchu, bo kiedyś miałem tak, kolczyk srebrny, łańcuszek na szyi i zegarek, bo ja zawsze lubię na bransoletach, nie? I napięcie się zaindukowało i poparzyło mnie, bo to jak w mikrofalówce rozgrzeje się metal, nie? Całe szczęście nie rozgrzał się do czerwoności, bo... jednak jakieś... inaczej. Jupitery mają dobre uziemienie, nie? I ta indukcja nie była aż taka duża. Natomiast mój ojciec był krótkofalowcem i zawsze jak była burza, przychodziła, to... No miał na bloku dużą antenę taką 3x5/8, ona była na maście 4-metrowym, a sama antena jeszcze oprócz tego masztu miała 4,5 metra wysokości. No i odpinał od radia kabel, od radio telefonu kabel od tej anteny i kładł na grzejniku zawsze. No to jak waliło tak w promieniu powiedzmy 2-3 kilometrów od nas, to takie iskierki sobie z anteny jeb w grzejnik szły. No, uziemienie, bo napięcie się indukuje w powietrzu, nie? Przy wyładowaniu. A to też wam opowiem tak pobocznie ciekawą historię, tylko znów odpalę, kochani, mapy. Bo też to historia z burzą i z Jupiterem. Mały byłem, miałem z lat 12. Też to był stary stadion jeszcze, ten duży. I tak, tutaj na dole, w takiej kanciapie, takie pomieszczenia były, tutaj mieściło się pierwsze mieleckie radio, nazywało się Radio Hit FM. No zakładał je mój ojciec z trzema kolegami. Czy ojciec tam był taki na doczepkę bardziej tam, ale chłopaki tam, jego koledzy zakładali, no ojciec tam przychodził, robił. A jako, że ojciec był z zamiłowania elektronik i krótkofalowiec, no to tam z nimi projektował trochę rzeczy. No to były czasy takie, że no nie było sprzętu, miksery i tego typu rzeczy musieli sami robić i nadajniki i tego typu takie sprawy, nie? I teraz tak, na tym Jupiterze, no w tej chwili to tu jest nasrane w ogóle tych anten, ale jest jeszcze pozostałość, ten maszt, nie, przepraszam, tu tylko taki cycek wystaje, ten maszt był tu po środku, tu. I tu była antena tego radia. Radia Hit FM. Ojciec w ogóle z WSK naszego w nogawce wynosił w częściach. takie to były czasy, nie? Takie to były czasy. Ojciec zrobił. I tu była ta antena. No i co? No, siedzimy z ojcem w domu, słuchamy radia. Radia się tam wchodziło i tam takie kanciapie było. To była ta stacja nadawcza, że tak powiem. No to radio już nie istnieje. W każdym razie piorun pieprznął w Jupitera. No, a ja sobie mieszkałem tutaj w tych blokach, nie? Piorun pieprznął w Jupitera, no i radio przestało grać. No. No to kurde, zaraz po burzy, mały jestem. Idziemy z ojcem tam do radia. Tam Zygmunt i Gustek jeszcze dojechali, tam koledzy ojca. Patrzą w środku, w porządku. Kasprzak tylko na tym spalony, stopiony w kulkę. Spalony w kulkę, gdzie na półce co stała, tak to w porządku. Otwierają mikser, klapa taka do góry, a w środku jakby z pawarką ktoś po tym mikserze przejechał, nie? Cały mikser i nadajnik uwaliło, całą końcówkę mocy. A radio chyba dawało nie jeden kilowatę, chyba pół kilowata mocy miało. Tam mi się coś wydaje. Jakoś tak. No. No to co? Upaliło. No to chłopaki zaczęli robić nowy, a cały tydzień potem... Ja tutaj do szkoły chodziłem. Tu jest szkoła numer 6. I do tej szkoły chodziłem, do podstawówki. No i po szkole szedłem, to jeszcze szedłem tutaj do chłopaków, znaczy do panów. Razem z ojcem siedzieli pod tym Jupiterem z łopatami, kopali taki wielki dół, żeby się do bednarki dokopać, kurde, i uziemienie lepsze dla tego radia zrobić za wszystkiego. Żeby jak walnie następny raz, żeby już im po uziemieniu poszło w bednarkę, a nie we wszystkich wokół. No, także no taka sytuacja. No takie przygody, no fajne do powiedzenia. No, 103, ponad 100 osób na live. Bardzo serdecznie wszystkich witam.
Oczywiście tutaj sobie opowiadamy różne rzeczy, gadamy, ale live skupia się na obróbce zdjęć. Wtedy Gabriel, jak włosy do góry idą, to nawet nie minuty, sekundy na ucieczkę, tylko skulić się w kulkę do ziemi na butach i kuźwa przeczekać. To co najgorsze. Bo jeżeli, tak w wielkim skrócie to opowiem, jeżeli burza uznaje cię właśnie za jedno z najwyższych miejsc w terenie i miejsce dobre do przepływu prądu, dlatego ci te włosy zaczynają jeżyć, to lepiej przykucnąć, żeby co innego było. No, ciekawostka jest taka, że pioruny bardzo często biją od dołu. Jedno wyładowanie idzie od góry, drugie idzie od dołu i dopiero się łączy. Jest największy błysk. Są sytuacje, gdzie robiąc zdjęcia możemy zauważyć, nawet źdźbła traw potrafią wypuścić niewielkie iskry do góry. No i kwestia tego, że jak ścieżka elektronów z chmury połączy się z tymi elektronami od dołu, następuje wyładowanie. Nie? No pewnie, że Agnieszkę pamiętam. No. Panią Agnieszkę, znaczy, może inaczej. Pamiętam głos i ten, ale z twarzy bym w życiu nie poznał. No. Jedynie co to, no już nie żyje, do Guzka śpiewaka, Gustawa Cygana, no to z Guzkiem potem się jeszcze znałem, ja jeszcze jak tam sobie dorabiałem sobie troszkę w następnym radiu, w Radiu Puls FM, tam miałem parę audycji. To tam z nim gadałem. Najbardziej to on oczywiście, no nasz Mielecki, kuźwa w Wodzirej, Wiesiu oraz ten Wiesiu Wałek oraz no krótkofalowiec, radiowiec Zygmunt Śpiewak, nie? A propos tutaj, tu u sąsiada za płotem, dosłownie 5-7 metrów od domu rosła sosna. Mnie nie było tutaj, jeszcze Pauli nie znałem, Paula była dzieckiem. I rozupo piorun tą sosnę. Prawie gałęzie nam o szyby tutaj Pauli powybijały, ale wcześniej się nie wybiły, natomiast z gniazdek... taki ogień poszedł u nas z domu. Całe szczęście nic nie spaliło. Telewizor chyba tylko poszedł. No ale instalacja jest na miedzi, więc chociaż tyle, nie? A już Mariusz, już będziemy... Dobra, to przechodzimy do następnego zdjęcia. Przechodzimy do następnego zdjęcia, weźmy sobie tutaj to, ja nie mogę się połapać, bo mówię, mam OBS-a na nowo zrobionego i troszkę inaczej mam poustawiane sceny. Weźmy do Lightroomika i patrz, ja mam na stałe wyostrzenie zrobione, że tak powiem, preset wyostrzenia, swój własny, który mi implementuje do zdjęć, mam to tak zrobione. Natomiast, jeżeli tak, zdjęcie jest mocno zaszumione, to czasami tutaj promień wyostrzenia lepiej dać większy. Wtedy ten szum jest ładniejszy. On jest też niby większy wtedy. Znaczy, on nie jest tak do końca większy, ale ta gruda, promień tego szumu się ładniej maluje i bardziej przypomina ziarno błony fotograficznej, aniżeli taki szum cyfrowy. Detali też za dużo nie daje. Niektórzy to mocno dosyć przyjeżdżają detalami. Ja nie daję dużo, myślę, że takie 45 jest wystarczające. Maskowanie to mam w tej chwili na 10, tak tylko po prostu, żeby było. Odszumianie bardzo rzadko idę powyżej 25, jak jest mocno zaszumione, to 35, nie więcej. To samo, jeżeli chodzi o kolor. Także tak to wygląda. Dobra, zdjęcie Rafała. No, troszeczkę jest zbyt duża ta ekspozycja, sobie ją przyciemnię. Przyciemnię też tutaj na światełkach. Wyjdę sobie na cieniach. Dodam troszeczkę bieli, ale jeszcze tu na światełkach zejdę. Dobra, czerni na razie nie ruszam. Troszeczkę tylko tekstury, przejrzystości nie ruszam w ogóle. Delikatnie tylko dehaze'em.
Też to zdjęcie chcę nieco cieplejsze, więc tutaj na razie ustawię takie 5150 kelwinów. Nieco ujmę sobie na karmazynach. Już wracam. No i jak zwykle Lightroom, nie Lightroom, OBS się wykrzaczył. O Boże. No i dlaczego to tak? Dlaczego? No kurwa. Już nie mam sił. Już nie mam sił do tego, naprawdę. Nie mam sił. Dobra, może to będzie szło jakoś teraz. Kontrastu, troszeczkę kontrastu dodaję. Jeszcze sobie wyjdę do tej ścienia. I tak jak mówiłem, chcę tutaj sobie uzyskać taki efekt padającego deszczu. Oczywiście kropel deszczu nie będzie widać, ale jakby takiego padającego deszczu z przebijającym słońcem. Ujmę na jaskrawości, dodam na saturacji. Ok. Dobrze. To teraz tak, wyseparuję sobie światła. No widzicie, już się cieszyłem, że to będzie szło. Ale co najgorsze, to na live'ach, nie tylko na live'ach mam. Ostatnio nagrywałem chociażby do vloga materiał na wokół skrawków i to samo się stanęło. To samo. Podczas nagrywania bez live'a. Tutaj sobie nie światło. Podbiję sobie teraz tutaj właśnie z nutą karmazynu troszkę na światełkach. Zrobię sobie tak samo tutaj. O, taką maseczkę, to tutaj sobie tym razem rozszerzę, którą mocno ocieplę, tutaj dam mocniej karmazynu, ściągnę dehaze'a, ale troszeczkę jeszcze ściągnę na światełkach i ściągnę kontrastu. Troszkę tu za mocno. O, w ten desen niech będzie, ale od tego jeszcze sobie ujmę tą gałąź i tutaj te o, elementy u dołu, że tak powiem. Dobra. Zrobię sobie winietę kierunkującą, którą puszczę w ten sposób. O tak, tu już dam większe wtapianie na jakieś 70, odwrócę i tu sobie przyciemnię, zwiększę kontrast. Ok. Ojejku, przepraszam. Teraz ponownie wezmę luminację, wytnę cienie. Myślę, że w tym zakresie nawet będzie w porządku. Je ochładzam. Tak jak zwykle to czynić czy nie. Je ochładzam, ale troszkę ujmuję karmazynu też na nich. Delikatnie. Ok. I teraz bym chciał jeszcze na tej zieleni sobie tej takiej ładnej tutaj podziałać. I wezmę zakres koloru i spróbuję sobie pobrać taką. O, akurat fajnie się udało. Co jaśniejszą zieleń. O, ustawię ją tak i tutaj sobie podbiję jeszcze na bieli, podbiję sobie troszkę na światełka, może mniej na bieli, bardziej na światłach. I to sobie jeszcze ocieplę z karmazynem, wprowadzając takie właśnie oświetlenie. No dobrze, tutaj to miejsce mnie jeszcze irytuje, więc wezmę liniowy, puszczę w ten sposób.
ujmę kontrastu, ale zwiększę też, zmniejszę na ekspozycji, nieco zmniejszę też dehaze'a i troszkę tutaj, o, w ten sposób. Natomiast no, dodam na światłach, żeby oświetlenia tych liści nie zamordować, tylko sobie tutaj przyciemnić. Wrócę jeszcze do tej winiety i na tej winiecie też jeszcze tutaj to sobie wzmocnię. Ok, tak chcę. Teraz troszeczkę wyjdę z cieni. Troszkę jest zbyt mocna ta winietka. No i widzicie, zaczęło się. Teraz będzie... Ten nasz ciuli jeden będzie zrywał co chwilę. Kurde, no. Kurde. Dobra, wracam na całość. Widzę histogram, a czy nie, no nie na całość. Na razie tutaj jeszcze delikatnie kontrastuję sobie barwy. O, one mają być jesienne. Podbiję na saturację żółtego. Troszkę. Nieco zmniejszę saturację zielonego, delikatnie. Troszkę rozjaśnię sobie żółty. Dobra, jeżeli chodzi o kolor niebieski, podjadę im nieco pod akwę. Znaczy pod turkus. Jeszcze zrobię sobie oczywiście borowy podział odcieni. Muszę chyba wolniej robić te wszystkie rzeczy. Hopsa. Tu jeszcze delikatne korekcje. O, dobra. Tu nieco na minus i teraz jeszcze sobie tu troszkę wprowadzić. Może tu troszkę w tą stronę i tu troszkę w tą. O! Myślę, że będzie fajnie. Idę sobie tutaj i teraz na histogramie, znaczy na histogramie. Patrzę na histogram i teraz sobie tutaj jeszcze to troszkę jakiś światełek wydobędę. Z tego, no tu mi brakuje troszkę jeszcze światła, więc pozwolę sobie zrobić jeszcze jeden tutaj filtr liniowy. Puszczę w ten sposób na dużym wtapianiu. Niech będzie tak. I tutaj sobie wyseparuję światła jeszcze. Robić, no. Kur 12. To się nie da robić. Zrobiłem maskę. Wyseparowałem światła. O. Wyseparowałem światła mniej więcej w taki sposób i troszeczkę je porozjaśniałem tutaj. I jeszcze na nich chcę sobie troszeczkę przejrzystości teraz dorzucić. O, i nieco tekstury. Hopsa. I teraz na całości jeszcze bym chciał troszkę tu sobie podnieść delikatnie. Tworząc. Taki klimacik. Jeszcze tu może jest troszkę zbyt mocno, więc pozwolę sobie przejechać liniowym w ten sposób. Nieco zwiększyć kontrastu i tutaj sobie obniżyć na światełkach. Może minimalnie na ekspozycji. O, tu od góry. I tyle. Zobaczmy sobie przed i po. No. Kierwa. Wyłącz filtry, pan. I tak wygląda różnica przy tym zdjęciu. I teraz zrobimy tak, że wyłączę Lightrooma i go po prostu zresetuję. Jeszcze jedną rzecz zrobię. Zwiększę sobie miejsca. Na dysku. Dobra, to są backupy DaVinci. Ile one zajmują?
212 mega. Wydupcyć. Zostawiam ostatni backup. Podobnie sobie zrobię zaraz z Lightroomem. Bridge jest pusty. Tu jest drugi bridge CC, to też jest pusty. Co my tu jeszcze mamy? To nie. Profil D. Profil. Tutaj też myślę, że jest za dużo tego. A nie, to będzie to samo. Czyli stąd już wywaliłem. Dobrze. Ten śmietnik sobie może zostać. Tu jeszcze pasuje z dyskucją trochę rzeczy pousuwać, ale to za chwileczkę się ogarnie. To. Nie, te dwa dyski są moimi dyskami magazynującymi, więc z nimi powinien być teraz w porządku. Jeszcze opróżnimy sobie kosz. A, z Lightrooma miałem jeszcze wywalić te. No to już. Tylko Lightroom jest chyba w dokumentach, tak mi się wydaje, jak dobrze pamiętam. Nie, to Photoshop jest i Premiere. W obrazach miałbym Lightrooma? Tak, w obrazach jest. Backupy zostawię, ostatni backup, te dwa wywalę, bo one będą dużo już zajmować. Same w sobie. Okej, to powinno mi troszkę miejsca zwolnić jeszcze. A to w koszu nie poszły do kosza, dobra. Oho. Dobrze, teraz tutaj będę. Będziemy jeszcze kombinować. Odpalę Lightrooma, a Photoshop mi jeszcze działa, to zamkniemy Photoshopa. Jeszcze sobie wejdę w dewelopkę. Ustawienia. Może włączymy automatyczne wspomaganie kartą graficzną. A właśnie, bo ja mam na C ustawiony case RAW-ów. To zmienimy folder. Zmienimy folder i tutaj sobie zrobię nowy folder i to będzie Lightroom Temp. O, tak sobie zrobię. Do przechowywania plików tymczasowych przez Lightrooma. To też jest szybki dysk, to jest SSD. No i tutaj mogę śmiało mu ustawić 75 GB. OK. To sobie niech zostanie. OK, no i trzeba zresetować Lightrooma. I hopsa. A za ten czas nie możemy pogadać. Tylko widzę, tu czat został przejęty przez dwóch pieronów. Dziadów jednych. Czat przejęty przez dwóch pieronów. Zobaczymy, może to coś pomoże, kurna, ale już ty, takie rzeczy już kombinuję. Już naprawdę, forów, co się oczytałem, wszystkiego idzie zgłupieć. I nie mam pojęcia, co powoduje mi, kuźwa, wykrzaczanie tego OBS-a. Jeszcze jedną rzecz sobie zrobię. Sprawdzę. Nie DaVinci. OBS. A, bo DaVinci ma wciąż otworzone, to zamkniemy.
Robaczki, ja za sekundkę wracam. 10 sekund. No, powinienem być już z powrotem. Marciniak, dykta przejdzie. Jak dykta przejdzie i przestanie wiać, to wtedy odpalam prowadzenie. Kurde, jest tragedia. Nocna pogodowa. Jak nie mgły, to zasrana dykta. Jak nie ma dykty, tak jak wczoraj było cudownie i przedwczoraj tak łysy dawał jak cholera. No. A tak to jeszcze wieje do tego. No przejęły mi dwa pierony czad. No co za dziady. Prośba, jak ktoś coś do mnie pisze, to przez małpa. Przez małpa. Małpa z Krawki Puszczy. I tak, żeby mi tu na pomarańczową mnie wyświetliło, bo zgubię. Naprawdę zgubię. Nie wiem, jeszcze piszą te dwa pierony, no ale... No Piotruś, nie wiem właśnie. A nie ma obecnie lepszego programu do streamingu, że tak powiem, niż OBS. A dzieje mi się to tylko przy pakiecie Adobe. To jest ciekawe. To jest ciekawe, że tylko przy pakiecie Adobe. Zresztą, pamiętacie ostatnio, że włączyłem nawet stres, kuźwa, podczas live'a kompa. Przygrzaliśmy go i co? Nic się nie działo. Włączyłem Lightrooma. Kurwa. Radziu, myślisz, że ja pamiętam? Czekaj, to jest PNY RTX GeForce RTX 3060. Cześć Arku, witaj. Nie, wiesz co? Nie zaczęło się to jak wsadziłem kartę. Jak wsadziłem kartę, było cudownie i fajnie. Nic się nie działo. Zaczęło się tak, gdy potem weszła aktualizacja OBS-a i jeszcze zmieniłem napięcie, nie napięcia. Zmieniłem okablowanie do karty i okablowanie do na prawidłowe, tak jak ma być, bo przedtem karta ciągnęła z dysku napięcie. Do karty, do procesora zmieniłem zasilanie i zmieniłem też chłodzenie na procesorze. No to Bartek, sprawdzałem logi. OBS wykracza i tyle. Jezu, jak się logi sprawdzało? Kto mi przypomni? Logi. Jak się sprawdzało logi? Kurde. A, i wtedy przeszedłem też na Windows 11. Właśnie. Win plus R i OK. O, i tu będą logi.
zdarzenia administracyjne. Błędy. O! Co to był za błąd? Dzisiaj. Ale to wcześniej. Nie, ale zobaczmy dziennik aplikacji. Ale to wcześniejsze, to nie. Akurat z tego to gówno rozumiem. No to 19:45 to jeszcze live'a nie było. Nie wiem, czy najlepiej nie będzie po prostu systemu na nowo postawić i tyle. Co mnie przeraża. Mam tyle wszystkiego poinstalowane. Tak, podaję prawidłowe napięcia, Kamil, sprawdzane. Dobra, jedziemy z następnym zdjęciem. Najwyżej będziemy co chwilę odpalać na nowo. Nie uciekajcie, jak zrywa live'a i tyle. A, sorka, jeszcze jedną rzecz muszę sprawdzić. A to kosteczka jest w akwarium, to kosteczka. Zarosła strasznie. Tam same neony pływają i tymczasowo są welonki z sadzawki. Trzy welonki, bo to mi w mojej mikrosadzawce pływają latem. Dobra, jedziemy z kolejnym zdjęciem. Andrzejek. Andrew from Mielec. Troszeczkę sobie pozwolę delikatnie przykropować. Tu mi nieco brakuje. Takie zdjęcia lubię, jak są robione, ale nie na takim... Znaczy, to nie jest na szerokim kącie, bo to jest na 150 mm, nie? Ale lubię właśnie na dłuższej, ogniskowej. Takie z 200. Jak jest, kurde, to jest fajnie. Zmniejszymy na światełkach. Wyjdę z cienia. Nie będę tutaj dużo przy tym zdjęciu robił. Teraz troszeczkę na ekspozycji. Bo uważam, że nie trzeba. Temperatura barwowa jest dość fajna. Dam po prostu 6500 kelwinów. Troszkę tekstury, troszkę przejrzystości. Nieco dichy. Patrzcie, no i przecież ja cokolwiek nie próbuję zrobić, on nagle wywala. Jest wszystko w porządku. Cacy, ekstra, zajebiście. Kurczę, godzinę czasu. Nic się nie dzieje. Mogę nasrać maskami, filtrami, wszystkim. Jak kuźwa... Zacznie nawalać, tak po prostu nawala. Cokolwiek nie zrobię, wydupcza i tyle. No przecież to jest, no... To jest jakaś klątwa. Jeszcze jedną rzecz w OBS-ie zmienię. To
Tylko muszę się na chwilę wyłączyć, zaraz wracam. Zobaczę teraz. Priorytet procesu mu jeszcze zmieniłem. Bo z tym też jest czasami powalone. Wyłączyłem całkowicie priorytet procesu. Zobaczymy. O Intermario, to już tyle razy było to przerabiane. Temperatura na procesorze jest w porządku. Internet zapierdala jak ta lala. I bitrate na OBS-ie też jest sacy. To już było wiele, wiele razy. Przepraszam, że się irytuję. To nie do ciebie się irytuję, po prostu irytuję się na tego OBS-a zasłonego. Czy nie sobie lekko? A czekaj, aż zobaczę. Na pewno przejdę i zobaczę sobie na tym. Poruszam się trochę, żeby widzieć, kurde, czy jak to tnie. No jeszcze może mu to zmienić, chociaż to mogę chyba zmienić bez... Nie tnie. Ale dam mu z bezczynnego na poniżej normalny. O, może teraz. Dobra, co ja tu miałem zrobić? Przy tym. Gradient świateł. Co sobie zrobić? O, który pójdzie mi w ten sposób, zgodnie z kierunkiem padania światła. I tu standardowo troszkę mniej dehaze'a, trochę mniej kontrastu, troszkę cieplej, troszkę więcej karmazynu. O, tak, do tego zrobię sobie winietkę, puszczę ją też tak. No. Ten deseń. Po zewnątrz. Kontrastu. Ściągam na ekspozycji. Teraz ustalam sobie barwy. Jak mówiłem, przy tym zdjęciu dużo nie chcę robić, bo ono mi się podoba takie jak jest, takie dość delikatne. Pogadamy, jak obrobię to zdjęcie. Kontrastuję sobie barwy. To tym razem żółty podjadę troszkę podzielony. Ok, mam jakiś niebieski mi występuje, więc niebieski podjadę bardziej pod granat i troszeczkę niebieski sam przyciemnię, bo tam jakieś niebo jest. Ja może nawet to niebo spróbuję tutaj wydrzeć. Nie znalazł nieba. To zrobię to inaczej. Wezmę filterek, pędzelek. Nie, źle. Pędzel. Wyłączę automaskę. Przejadę sobie tutaj po tym, gdzie mam to niebo. Przetnę sobie to z zakresem luminacji, wycinając właśnie cienie, tak żeby dojść tylko do tego samego nieba. Niech będzie nawet tak. Tutaj sobie troszeczkę zmniejszę na światełkach delikatnie i wprowadzę nieco błękitu z nutą karmazynu. O, tak. Tu mi za mocno idzie, więc wrócę sobie do naszego pędzla. Zmniejszę tutaj, o. I hopsa. Dobra, teraz na całości zdjęcia jeszcze sobie wyseparuję cienie. Niech to będą takie cienie. I tutaj pozwolę sobie... pozwolę sobie to ochłodzić. Zdeka, ujmę karmazynu. Dobrze. I jeszcze bym chciał sobie naszą drogę zrobić. Wezmę pędzel. Włączę sobie już tutaj automaskę. Zaznaczmy sobie tą drogę.
Dobra, wyłączę teraz automaskę i gęstość. Opsa. Dobrze, tu jest nasza droga i na naszej drodze chciałbym tak, zwiększyć sobie saturacji. Troszeczkę sobie na niej wyjdę z cienia, ale dodam też delikatnie kontrastu. Dodam jej bieli, więcej światełek. Delikatnie ją, bardzo delikatnie ją ocieplę z nutą karmazynu i zwiększę na niej tekstury i przejrzystości. O, gdzieś ten deseń i tak to zdjęcie bym zostawił. Teraz troszeczkę jeszcze tutaj czerniami podjadę, może troszkę więcej kontrastu. Hopsa, podziału odcieni nie robię. Tutaj może delikatnie sobie jeszcze to czerwienią delikatnie na minusik. Delikatnie na minusik z zielenią. A niebieskiego nie rusza. O, i taka różnica przy tym zdjęciu. Delikatna obróbka z podkreśleniem jesiennego klimatu, trochę podkreśleniem światełek, ale tak, żeby za dużo tutaj nie zrobić, tylko zwiększyć takie skontrastowanie. Ok. Cyk. I zaraz Kacpra. Kacpra może dla odmiany na czarno-białe zrobimy. Dobra, jestem, idę na czat. No wygląda na to, że teraz trochę lepiej. Nie, nie mam bupsa. Ale idzie przez dwie listy stabilizujące. Przeciwprzepięciowe. Kacper, jest Discord skrawkowy, możecie z nam gadać. Cześć Wildlife Poland, witaj. Zobaczymy, może to faktycznie ten priorytet procesu coś walił. Zobaczymy. Bo na internety to jak ktoś z tymi internetami. Na internety nie narzekam. Obciążony live'em. No. I tak idzie trochę wolniej niż powinien, bo mam ten 1 giga na 100. No ale kurde, nie jeden by chciał mieć taką szeroką pasmówkę na światłowodzie. I to jeszcze na wsi. Kurde. A ja tutaj już trochę... A. No teraz ściął, bo speed test podciągnął mocniej. No, to normalne. Chłopaki, na krakowym Discordzie... A, już włączam Discorda tutaj. Na skrawkowym Discordzie możecie sobie gadać. Linka do serwera skrawkowego macie na... w opisie live'a. Jest tam link. O, proszę bardzo. I macie tutaj przeróżne kanały. Zdjęcia live, fotostudio, obłoki, srebrzyste, lotnictwo, zaćmienie słońca. Film mogę wam zrobić, jak chcecie tutaj kanał, nie ma problemu. Zrobimy kanał, będzie, no, zróbmy nowy kanał. I będą to burze 2023. O. Proszę bardzo. I tutaj na kanale burze 2023 możecie sobie dowoli pisać. W temacie burz.
Ustawienia, jeżeli chodzi o ustawienia bitrate, OBS-a i tego typu, mam wszystko takie, jak zaleca YouTube. Stream pod 2K 9500 kilobitów, kilobitów na sekundę. Kodowanie CBR na kodeku NVIDIA H264. Ilość klatek kluczowych co 2 sekundy, czyli klatka kluczowa co 2 sekundy. Bla 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 bla. O, zresztą jak ktoś ma ochotę, to sobie może popatrzeć. A tym to nie, mówię, to nie jest problem z internetem. O, dajcie wyjście stream. Proszę bardzo. O. To nie jest problem. O, że tak powiem, jeżeli chodzi o internet, bo mi wszystko hula. Czat z wami hula, wszystko idzie, a OBS przestaje reagować po prostu. Się kraszuje. To jest kwestia tego, że tu OBS, wiesz, krasza robi i tyle. Ja nawet nie mogę na nim zatrzymać wtedy streamu, nic, muszę zrobić control alt delete, wejść w procesy, włączyć OBS-a na procesach, znaleźć, zrobić zakończ zadanie, dopiero uruchomić OBS-a na nowo i mogę włączyć na nowo live'a. Tak to wygląda. Podgląd live'a, wiesz, ja tutaj mam, ja mam dwa monitory, nie? Kurde, kabelek krótki. I tak, o, tu na efekt Dopplera teraz się robi. Fraktal. Na jednym monitorze mam OBS-a z podglądem live'a, o. A na drugim monitorze obrabiam i no, widzicie to, co widzicie, po prostu to, co wam puszczam. Także wiesz, ja internet cały czas mam pod kontrolą, wszystkie procesy, to co się dzieje. No, jeżeli chodzi o temperaturę, temperaturę procka, to nie przekracza mi 82 stopni przy maksymalnym stresie. Płyty główne 73 i 72 stopni karty graficznej. Przy maksymalnym stresie. Obecnie są to minimalne temperaturki. Zresztą włączę tutaj, nie gigabyte controller, kurde, nie to chciałem. OCCT. Na 1080p? No to musiałem przeskalować. Jadę w 2K, bo monitor mam 2K do obróbki, więc jadę tak, żebyście jak najlepszą jakość mieli, nie? I też napięcia tutaj też sprawdzałem. Nie ma żadnych skoków podczas takiego zrywania. Żeby gdzieś uwaliło coś, spadło napięcie, czy wzrosło maksymalnie jakoś. Nic się nie dzieje. Jezu, gdzie my tu mamy? Temperatury, o. No w tej chwili... Procesor ma 48-50 stopni, a grafika ma 43. To jest nic. Wiesz, Inter Mario to jest tak, że nawet nie w tamtym tygodniu podczas live'a włączyłem maksymalny stres komputera, nie? Benchmarki tego typu rzeczy, procesor na maksa, grafika na maksa, ramy na maksa, wszystko na maksa. Tak na kilka minut, nie? I kurna... Nic! OBS pięknie wszystko pracował. Tylko coś tam robię, to się wykrzacza. Czy ja mam jedno jeszcze podejrzenie. O właśnie o ten priorytet procesu, czyli priorytet... priorytet OBS-a nad innymi programami. Czy przypadkiem Lightroom i Photoshop nie robią mi od czasu do czasu backupa w chmurę. I wtedy może one przejmują całkowicie, że tak powiem, wyłączają inne programy, żeby zrobić szybko backupa.
Tak może być, chociaż ja nie używam Lightrooma tego CCI chmurowego, że tak powiem, tylko Lightrooma klasika, ale może tak być, że coś tam jakiś zapis robią. No i tak zaczynam podejrzewać, no pod tym względem. Nie, Kamil. Moje antywirusy mnie tu zaraz wyłapały. Nie martw się, ja tu kurde mam dobre zabezpieczenia. Pod tym względem dobre są zabezpieczenia. Dobra, dorobimy następne zdjęcie. Nie ma co tutaj gdybać, i tak sobie będziemy jeszcze gadać. A i tak już godzina 40 minut. Dziś. A, kochani, i mam jedno pytanie. Brońcie, Panie Boże, nie myślicie, że się upominam czy coś. Tylko, jakby ktoś z Was wysłał donata, bardzo proszę, jeżeli by się ten nie wyświetlił, bo w tamtym tygodniu był błąd, jeżeli ten by się nie wyświetlił u nas na live'ie i tutaj też nie w tych o, tu nie będzie widoczny, to proszę głośno krzyczeć na czacie, bo mam zgłaszać. W tamtym tygodniu był błąd, nie wyświetlało donatów. Więc coś na Tipeo się porobiło, więc po prostu kochani, krzyczeć, proszę krzyczeć, bo jak coś to zgłaszam i ci mi tam zwracają i tego typu rzeczy, także tu nie jest problem. Dobra, zdjęcie Kacperka, ale to zdjęcie, powiem wam, ja sobie czerni-bieli zrobię sobie w czerni bieli, ale włączę sobie tutaj black and white. Ściągnę sobie teraz na światełkach. Maksymalnie wychodzę z cienia. Dużo wychodzę na ekspozycji. Ja tak obrabiam właśnie czarno-białe zdjęcia. W ten sposób podchodzę. Teraz troszkę bieli. Nieco czerni. Dobrze. Przy czarno-białych zdjęciach lubię dużo tekstury i dużo przejrzystości. Użyję teraz trochę dehaze'a. Teraz, zróbmy sobie oczywiście promyczek, tak jak to lubię robić. A, i co jest ważne, zanim przełączycie się na black and white, to żeby w miarę ta balans bieli był dobrze ustawiony. Żeby on był w miarę dobrze ustawiony. On tutaj nawet pasuje, więc niech sobie taki będzie. Dobra, teraz. Puszczę sobie tutaj promyczek światła. Tam tyłem. O, stamtąd ma mi wychodzić tu, nawet trochę na te drzewa, niech będzie taki szerszy. Ok, zmniejszę to troszkę kontrastu. Tak, dodaję też, zobaczcie, temperatury barwowej, pomimo że to jest zdjęcie czarno-białe, ale dodaję temperatury barwowej, bo ten promień światła musimy zaimitować tak, jakby on był naturalny, a taki promień światła jest zazwyczaj dużo cieplejszy, prawda? Daję temperatury barwowej, ściągam trochę dehaze'a. Ok, dobrze. I on sobie będzie szedł tutaj, w ten sposób, może go nawet bardziej zmiękczę. No i co? A. Narobił, nie? Narobił. No i co? Kurna. Jakieś pierdoły. To myślę, co tu jeszcze można wywalić. Discorda zamkniemy. Ha. Odpalę Lightrooma na nowo. No szlak mnie trafi. Usuwam pędzlem
działanie tego filtra. Ja go nawet jeszcze troszeczkę zawężę i nieco przesunę. O tak. Oczywiście muszę to jeszcze poprawić teraz. Opsa. O, i stąd wywalę. Tu już sobie może tam wchodzić. Dobra. Robię teraz winietujący. Kasperku, czemu czarno-białe? Bo właśnie mi pasuje czarno-białe. Jakoś mi pasuje. Mam ochotę to zdjęcie zrobić na czarno-białe. Odwrócimy. O. Tu sobie jeszcze tak ściągnę. Teraz mniej czerni. Jeszcze troszkę na ekspozycji, troszkę na światełkach. Opsa, dodajmy teraz kontrastu. I uwielbiam czarno-białe podchodzić w ten sposób. I tak, jakbyście chcieli teraz na zdjęciu dodać sobie, że tak powiem, chociaż tutaj jeszcze troszkę za dużo jest, bym powiedział tego. Tu troszkę więcej. O, tak niech będzie. Barwy, to jak najbardziej podział odcieni, na przykład jak nakładacie, o, to ten będzie na czarno-białym zdjęciu sobie działał. I można sobie takie efekty robić, na przykład taka delikatna sepia plus troszeczkę chłodu na cieniach. No i oczywiście tu na tym zdjęciu tego nie będę robił, ale taka ciekawostka, nie? To samo, tak samo możecie tutaj dalej sobie przeprowadzać korekcję. Jeżeli chodzi o barwy. O, i też ją troszeczkę tutaj przeprowadzę. To samo możecie używać tutaj. Sobie barw. Tu ogólnie chodzi o rozjaśnienie, przyciemnienie danej barwy. Ja tutaj sobie jeszcze nad tym troszkę popracuję. O, i tak to zdjęcie zostawię. W ten sposób. Jakoś mi tak pasuje. Ok. Następne mamy takie. Voisona. Tutaj oczywiście od razu schodzę na światłach. Wychodzę z cienia. Na ekspozycji widzę, mogę podciągnąć. Ok. Troszkę bieli. Czerni na razie nie ruszam. Zobaczmy sobie może tak troszkę tekstury i przejrzystości na całości niech będzie. Zobaczmy sobie, jak nam niebo wyseparuje. A może nie, jeszcze zanim niebo wyseparujemy. Jaka to była godzina zdjęcia? 16.02, czyli zachód słońca. No wprowadźmy tu trochę takiego światła zachodu. No i troszkę bym to jednak chciał ocieplić, dam 6750 kelwinów. Ilość karmazynów zostawiam. Natomiast teraz wyseparujmy sobie niebo. Cześć, Ann, witaj. No nawet przyjemnie to zrobił, chociaż tutaj troszkę za mało, więc wezmę sobie, dodam pędzlem to po prostu. W tych miejscach. Wolę, żeby na gałęziach trochę bardziej podziałał, aniżeli robił mi tam plamy. Dobrze, niech to tak sobie teraz zostanie. I teraz tak, światełka tutaj jeszcze ściągnę. Dodam kontrastu. Dodam sobie dehaze'a. O, i teraz zobaczcie, jak tutaj pięknie się to zaczyna malować. Ok, troszeczkę sobie to niebo nasze ocieplę. Dodam mu troszkę karmazynu. No mamy to niebo zachodzącego słońca. Więc takie też utrzymajmy. Ok, dobra. I teraz zróbmy sobie też tutaj promyczek wpadającego światła. Delikatny, wąski, pod małym kątem. Gdzieś stamtąd niech sobie on idzie. Z tym, że ja go zrobię na dwa razy, więc zduplikuję sobie tą maskę. I na tej masce, tu na razie,
wyselekcjonuję sobie światła. O. Tak, żeby łapało troszkę tu na ziemię, troszkę to niebo i te drzewa również. Dobra, i to sobie ocieplam. Dodaję też karmazyn. Spokojnie, ja wiem, że tam na tym niebie bardzo mocno to działa. Sobie wezmę substrat, pędzelek i sobie z nieba to zmaluję, że tak powiem. O. No. Może tak, tu. O właśnie. Z nieba sobie to troszkę ściągnę. Okej. Nie całkiem tak 70%. Troszkę tam zostawię. Teraz tak, mamy tą warstewkę. I tutaj sobie wyjdę na światełkach. Wyjdę sobie trochę na bieli. I również troszkę ocieplam, zmniejszając tu nieco dehaze'a i kontrastu. I tu ponownie sobie też wezmę pędzlem, usunę z naszego nieba. Albo nawet zrobię to tak, że nie będę brał z pędzlem, tylko wezmę substrat po prostu tutaj i niebo. Zaznacz niebo, niech usunie mi z nieba. Dokładnie. Wrócę sobie jeszcze do tej maski tutaj, bo na niej chcę, o, dodać jeszcze światełek. Hopsa i przejrzystości. Nawet jeszcze to wzmocnię. Niech tu będzie mocniej oświetlone. Dobra. Jeszcze sobie to zaimituję, biorąc pędzel. Dobra, niech będzie tak koło 70. I tym pędzlem sobie przemaluję tutaj to, o, mniej więcej tak dotąd. Te drzewka, że tak powiem. Tą przestrzeń. Przetnę sobie z zakresem luminacji także. I także sobie tutaj wycinam cienie, ale zobaczcie, robię to tak bardziej na ostro, nie na mięciutko. I tutaj sobie też troszeczkę podbiję na bieli delikatnie. I też sobie troszeczkę to ocieplę z karmazynem. O, i już mamy tutaj efekt takiego wpadającego troszeczkę światełka, nieco ocieplającego ten dół, te drzewka tutaj. No jest fajnie. Troszkę to niebo tu jeszcze jest zbyt jasne, więc ja ponownie sobie wezmę zaznaczę niebo i jeszcze sobie tutaj ściągnę troszeczkę światełek, może nawet i delikatnie ujmę bieli, ale jeszcze troszeczkę potraktuję delikatnie dehaze'em. Okej, może nawet troszkę karmazynu delikatnie brakuje. Dobra, zobaczmy sobie już w tej chwili różnicę ze zdjęciem. Jest całkiem przyjemnie. Teraz walnijmy winietę kierunkującą i ją puszczam tak nisko. Tak nisko, o, mniej więcej w tym deseń, oczywiście odwracam tutaj kontrastem i ściągam trochę ekspozycją. Dobra. Ten śnieżek tutaj, troszkę można byłoby go podkręcić, że tak powiem. Weźmy, a pędzlem zróbmy, weźmy pędzel, niech będzie automaska, gęstość na 100. Przejadę sobie tu po nim, jeszcze wezmę gumkę i tutaj usunę z dołu nieco. A tutaj sobie dodam. Ok, tutaj sobie wyseparuję światła.
Wszystko jest działanie na światłach. Cała moja obróbka to jest głównie oparta właśnie na światłach. O, tak będzie fajnie. Wyjdę sobie ze światełek, troszkę bieli. I też tu taką nutę ciepła z karmazynem sobie wrzucę. O. Gdzieś tam jakiegoś takiego lekkiego ocieplenia wpadające. No i dobra. Teraz troszkę koloru selektywnego. Opsa, o, w ten sposób. Niebieski nawet niech pójdzie tak. Niebieski przyciemnię sobie. Odbarwię sobie też troszeczkę zielony. Teraz sobie ustalę barwy na zdjęciu. Może troszkę karmazynu na całości ściągnę, dam na czwóreczkę. O. Pyk. Podziału odcieni myślę nie trzeba robić. Troszkę sobie tu pozwolę na lekko. Zabawę jeszcze barwą. O, w ten sposób. I myślę, że tak bym zostawił to zdjęcie. W ten sposób. I pozostanie nam jeszcze arka salika, ale to za chwilę. Ale to za chwilę. Ja nawet wezmę i zamknę Lightrooma, niech on się tam przeciści. Dobranoc, Kasperku. No i teraz mogę przypomnieć, że kto jeszcze nie dał łapki, to bardzo zachęcam do podania tej łapki. Tak, tak, bo jeszcze nie wysłałem jak Peter. Mam opóźnienie z wysłaniem tych zdjęć. Także tu na spokojnie. Jeszcze nie wysyłałem. One sobie czekają. Może jutro się tym zajmę. Dark Table jest fajny. Znaczy nie robiłem na nim, ale słyszałem pozytywne opinie. No jednakże jeszcze nie ma lepszego programu od Lightrooma. Takie moje osobiste zdanie. Funkcjonalność Lightrooma i rzeczy, na jakie nam pozwala i stworzenie tworzenie obrazów, jakie dzięki Lightroomowi możemy robić, to jest naprawdę fajna sprawa. Oj. Luminar jeszcze jest nawet całkiem taki przyjemny. No, wpuścimy promień światła i rozmiękczam. Często tak robię. Już daj spokój z tymi makami. Mają problemy, tylko o tym nie gadają. Bo makowcy to jest jedna wielka sekta. I wszyscy dobrze o tym wiemy. A mam znajomych, co mają maki. Ojsan Wojtek Sądowski, próba płatności. Mam nadzieję, że zadziałało. Dziękuję, Wojtku. Dziękuję pięknie. Zadziałało. Zadziałało. Ale widzę, że muszę sobie wziąć i rozciągnąć troszeczkę te donaty. Ale pięknie, pięknie dziękuję. A ja tu sobie, o. Troszkę to tak bardziej. Tak zrobię. O. Pięknie dziękuję za donata. No, działa. To ja jeszcze sprawdzę sobie na liście wpłat, na Tipeo. Czy wszystko się zgadza? Tak, wszystko się zgadza. Wszystko jest. Przez PayPala. Tak. No. A, to było w momencie wywalenia. Tak, tak, no będzie szło, będzie szło. A ty jeszcze będziesz później widział. Ja widzę wcześniej niż ty.
Bo jest, słuchaj, z 10 tej chwili do 15 sekund jest opóźnienia samego live'a. Na przykład kiedy powiem stop, to u mnie będzie dokładnie 23.04 wskoczy. To zobaczysz, jaka różnica. Stop. A u was jest dopiero 57? Nie, 37. Czyli 23.03, 37 w momencie, kiedy ja powiedziałem stop, czyli u mnie wskoczyło na 04. Także jest opóźnienie nawet dłuższe niż 15 sekund. Czy wiesz, no, są plusy i minusy Maca, no kurde, no kto co lubi. Windows jest, zawsze będzie większy i obszerniejszy i zawsze będzie miał więcej gówna, bo jest systemem ogólnym, który jest zrobiony pod różnego rodzaju pecety. Z różnymi procesorami, różnymi konfiguracjami, akcesoriami i tego typu rzeczami. To jest normalne. Mac jest to system robiony stricte pod jeden komputer, pod jedną firmę, więc... Dlatego ten system jest troszeczkę jest lepiej zoptymalizowany. No ale on to ma swoje plusy i minusy, no. Ja nie wiem, co to zawsze jest, kuźwa, jak z aparatami Sony, no musi być, kurde, sekta Maców, no. Ja nigdy tego nie zrozumiem, no wybaczcie, ale nigdy tego nie zrozumiem. To tak jak ze iPhone'ami, no. Mam na przykład kumpla, który produkuje muzykę na Macu. Mam dosyć fajnego Maca. I co? I mu też ścina i kurde, i kierwami leci, bo system i bebechy nie wyrabiają nad tym, co robi. Także wiesz. I teoretycznie mu to pracuje tak samo jak u mnie. Na i7 z 32 gigami RAMu tam, co mam pod pianino. Mój komp? O, panie! Z monitorami i z całą resztą. A z 900 watów pociągnie. No prawie pod kilowata będzie podchodził. Nie mówiąc już o oświetleniu, które tu idzie z live'em. No to samo to oświetlenie to ma. Dwa softboxy jak mam włączone. No to jest jakieś 400 watów jeszcze do tego. Bo te żarówki trochę ciągną. Ale co zrobić? No dobra, no ale to mini Mac Max, no to ale to... Ale to jest mini, to jest małe. Wezmę laptopa i laptop mi bierze 75 watów, no. Kurde, no to nie ma co porównywać. Nie ma co porównywać. Porównaniu do mocy obliczeniowej, ale porównaniu do ceny? To nie jest takie o...
Dobra. Nie, Radziu, nie robię już ślubów. Może by się i nawet opłacało, ale ja już nie mam nerwów na to. Nie mam już do tego nerwów. Chociaż, szczerze, pieniądze to z tego marne. Dobra, co by tu ze zdjęciem Areczka zrobić? Teraz ściągnę go na ekspozycji. Przymglone jest mocno, więc dowalę trochę dehaze'a. Nieco tu jeszcze ujmę światełek, ale teraz dodam sobie bieli. Wyjdę sobie z cienia. Wprowadzę trochę czerni. No dobra, no już tutaj coś się dzieje. Temperatura barwowa taka dość naturalna. Dam 5500 kelwinów. Karmazynów niech będzie. Natomiast tutaj dla odmiany, separując światła, te ochłodzę. Weźmy takie światełka i te sobie pozwolę nieco ochłodzić. Niech to będzie w ten deseń. Tak delikatnie. Dodam sobie tu jeszcze troszeczkę kontrastu na tym i nieco przejrzystości. Dobra. Tu troszkę za dużo się dzieje, więc pozwolę sobie od góry poprowadzić filtr liniowy w ten sposób i tutaj sobie ściągnę tekstury, ściągnę sobie przejrzystości. Tak, żeby było troszkę delikatniej, ale dodam też dehaze'a. Ok. Troszkę zrobię tutaj filterek taki, o, w ten sposób. Może tu niech będzie, tak. Bardzo miękki. I tu też nieco ściągnę dehaze'a, tak żeby wprowadzić trochę perspektywy powietrznej, takiego zamglenia. Dodam za to więcej przejrzystości. O, tam może też tak minimalnie ochłodzę. I minimalnie i troszkę ściągnę karmazynów. Okej. Dobrze, teraz na całości. Troszkę przejrzystości tekstury. Kontrastu. Może powrócę nieco ekspozycją. Jest całkiem przyjemnie. Jeszcze przy tym zdjęciu też nie ma co za dużo robić. Ono jest dość fajne. Ładny kadr. Wypełniony. Puszczę sobie w ten sposób, o, winietkę i tutaj tak poprowadzimy jeszcze oczka widzów, dodając bieli, powracając ze światłami, ale schodząc na ekspozycji nieco, kontrastem, o, w ten sposób, delikatnie tutaj przyciemniając sobie te elementy. Może troszkę na światełkach teraz nieco sobie ściągnę. W kolorze selektywnym sobie, no, zieleń sobie podjadę nieco, to samo sobie troszeczkę podjadę z pomarańczem. Może delikatnie z żółcią. Zwiększę sobie saturację żółci. Trochę pomarańczu. Jeżeli chodzi o niebieską barwę, tą pozostawię, ale troszeczkę sobie delikatnie ściągnę saturację niebieskiego. Teraz ściągnę na, tak z minus 20 dam jaskrawości, a podbiję na saturacji całość. O, i może troszkę za mocna jest ta winietka. Ja ją po prostu nieco rozszerzę. Zrobię tak i troszkę mniej tutaj. O.
I przy tym zdjęciu bym więcej nie robił, bo jest całkiem fajne, całkiem przyjemne. Ono jest lekko poruszone, ale ładnie teraz się kontrastują, zobaczcie tutaj barwy, te porosty, mchy na drzewach. Śnieg też ma jakąś tą fakturę. Troszkę delikatne zamglenie. O, z takiego w takie. No i teraz jakby trochę lepiej z tym OBS-em. Ja tego nie wyczaję, no. Dobra, i tu mamy te zdjęcia zrobione. Więc to tyle, jeżeli chodzi o obróbkę zdjęć. Hopsa. O. Nie, no jak policzę mojego, to... Tu jakieś 3200 plus 1700, 4, 5... Koło 5500 kosztował. Ale to przez lata. Nie, że naraz. To przez jakiś czas były, przez 2 lata on tutaj tego kompa składam. Ale mówię ci, nie namawiaj mnie na Maca, bo na Maca nie przejdę. Nic nie zmieni mojego zdania pod tym względem, przynajmniej jak na razie. Fajkę czyściłem. Jeszcze posuję filterek zmienić, bo pewnie się usyfił już cały. I co na baczki? Czy są jakieś pytania? Poza Maciem! Czy są jakieś pytania? Chcecie o czymś pogadać? No dopóki problemu nie rozwiążę, to będziemy musieli robić live'y tak jak robimy. Po prostu tak, jak robimy, czyli jak ścina, jak wyłączam i crashuje mi tego OBS-a, to... Czekajcie, dobiję sobie fajeczkę, tytoniem. Jak ścina, jak crashuje OBS-a, to proszę nie uciekać, wtedy robimy sobie... Tytoń. Wtedy robimy sobie. Wtedy jest chwila przerwy, żebym zdążył naprawić i połączyć się z powrotem. No, no wiem, Radziu, że trochę daleko rybek nie widać, no, ale tam jest dobre miejsce. Tu nie mam gdzie dać akwarium. Na oknie stać nie może, a tam ma fajne miejsce zacienione. A światło mi wali cały czas w tą stronę, tak tu. Tam już nie dochodzi. Więc to jest w tym pokoju najlepsze miejsce na akwarium. Muszę je w ogóle wyczyścić, bo tam się, kurde, glonów i tak narobiło w cholerę. Helmuty nie dają rady tego zeżreć. O i tak. Dobra. Jutro w planach mam, oczywiście mamy fotogaraż też myślę, 21 sobie zrobimy. Kolejny. Jutro po prostu zdjęcia będę wasze wybierał tak jak lecą. Znaczy w sensie wybierzemy sobie jakieś na live, nie robimy tematycznego, tak teraz był temat las. Natomiast co tam? Jutro mam zamiar się zająć jeszcze nagraniem paru shortów na zapas i z fotopiguły i z jakichś fotociekawostek. Plus jeszcze będę robił vloga na kanał. Na Borowy kanał. Także kochani, ja gorąco zapraszam do Borowego kanału. Na Borowy kanał. Hopsa, wejdźmy sobie. O. Mamy Borowy kanał. W tej chwili jest 852 subskrybentów. Są tutaj vlogi nowe się pojawiają, nowe filmy.
Jakby ktoś był zainteresowany, tak jest spoza skrawkowego życia, że tak powiem, wiejskiego życia borowego i takich kulisów trochę pracy codziennej od czasu do czasu, więc zapraszam tutaj na kanał i do tych filmów. Będę go teraz rozwijał, ale w ogóle tam pomysł taki na ten kanał dosyć, myślę, fajny, taki troszeczkę lifestyle. Oczywiście on nie będzie zaważał na kanale Skrawki Puszczy, no to jest mój, Skrawki to jest mój główny kanał i tutaj się dzieją rzeczy fotograficzne. Natomiast, tak jak mówiłem na początku, bardzo spróbujemy jutro na 1080p, dokładnie. Co ja miałem powiedzieć? A, że no wiecie, mi wielką przyjemność i radochę mi sprawia robienie filmików dla was, więc takowe też będę robił. Pomysł na wyborowy kanał jest taki, na borowy kanał, jest taki, że filmiki od czasu do czasu, dzień życia borowego, czyli takie tutaj kulisy pracy, to co robię na co dzień i takie tam rzeczy. Jakieś filmiki z remontów, tak samo seria Borowy Ogród, no mam tutaj trochę ogrodu, który powoli aranżujemy, jakieś tam sadzenie krzewów, robienie chodniczków, tego typu rzeczy, też bym chciał to nagrywać, pokazywać. To samo w końcu myślę zrobić już ten warsztat w garażu, to tak wiosną bardziej, jak cieplej będzie, warsztat w garażu, także tam też jakieś rzeczy będę sobie robił z drewna i tego typu, więc też będę chciał sobie to nagrywać i wam pokazywać. Plus na przykład jedziemy gdzieś z Paulą, nie wiem, na spacer czy gdzieś tam, nie zawsze robię zdjęcia, nie? Pojadę czasami z myślą o robieniu zdjęć, wezmę aparat, wezmę kamery, pojedziemy sobie gdzieś, powiedzmy, nie wiem, na 2 dni w Pininy, czy tam 3 dni, czy jakiś weekend, czy na 1 dzień po prostu na spacer po Grajcarku, nad Grajcarkiem. No i nie zawsze robię zdjęcia. Nie zawsze robię te zdjęcia, bo po prostu albo mam już wszystko tam fotografowane w takim miejscu, albo nie ma warunu i tego typu. Natomiast można nagrać jak najbardziej filmik, pogadać i tego typu i to sobie będzie lądować na kanale, na borowym kanale. Także gorąco zapraszam, tam jeszcze mam więcej opcji do tego. Myślę, że będzie ciekawie i będzie fajnie. I że was zaciekawi, tak troszkę inaczej niż fotograficznie. No. I budka. No z budką na razie czekam. Spróbuję naprawić tego laptopa, bo gdzieś miałem jakieś ramy stare. Mojemu ramu paliło. Jak się uda, to na pewno budkę chcę przewiesić. I jak przestanie lać, bo teraz kilka dni ma lać. Czekajcie, zobaczę nawet. Tak. Kilka dni ma lać, ale w czwartek, piątek ma trochę słońce przebijać, już mają być mniejsze opady, więc może już przewieszę sobie tą budkę na inne drzewo i na razie będę obserwował sobie po prostu podpinając laptopa, nie? Bo tam kamerkę mam na stałe, że tak powiem, w budce zamontowaną, podpinając drugiego laptopa, no ale tego laptopa nie będę stawiał na live'a, bo mi go jest szkoda, po prostu. To jest laptop, którego używam też do pracy. No, ale jak się uda, to tam to przerobię, chyba że, nie wiem, jakąś kamerkę IP zainwestuję kiedy, czy co. No kurde, no muszę tutaj pomyśleć, tylko znowu, jak taką kamerkę IP zamontować w budce, jak to jest większe. Trzeba będzie pomyśleć i jakoś to ogarnąć, no. Ona wisi cały czas. A możemy sobie zrobić kiedy konkurs z nagrodami. Z jakimś wydrukiem albo jakimś fotoobrazem czy coś. Wyborowe foto zasponsoruje. No. A my to na spokojnie. Muszę troszeczkę odbić finansowo. Na razie czekam, jakie będą plany tu na informacje od księgowej, jakie plany ZUS wobec mnie i państwo mają w tym roku, bo jeszcze nic nie wiadomo, także jak zwykle. Dobrze, kochani, będziemy kończyć. Pięknie wam za dzisiaj dziękuję. Dziękuję za cierpliwość też, co do tego zrywania.
Trzymajcie się cieplutko. Wojsonowi pięknie dziękuję za donata. Trzymajcie się cieplutko i do jutra. Jutro się widzimy zapewne o 21:00. Obserwujcie kanał i grupy, będą powiadomienia. Na pewno. No. To trzymajcie się. Cieplutko, hej i pa. Nie mam ekranu końcowego, więc muszę się po prostu wyciszyć i tyle.